No tak, wyszliśmy bardzo zmotywowani na ten mecz i skoncentrowani. Chyba to było widać od początku, że nie patrzyliśmy na to, jakim składem gra Legia, bo to jest też sprawa drugorzędna, ważne to po prostu, jak my wyszliśmy. Te niewykorzystane sytuacje na pewno będą mi się śnić po nocy, bo nie ma co ukrywać, że to przeze mnie tak przegraliśmy ten mecz, bo strzelałem z bramką drugą, mecz się układa zdecydowanie inaczej, my gramy inaczej, Legia jest ciężej, my wtedy gramy spokojnie, a tak zaraz w drugiej połowie chwila dekoncentracji, wiadomo, w każdym meczu popełnia się błędy. No i akurat zapłaciliśmy za to kolejną porażką. Nie jest to łatwe. Znowu spuszczona głowa, mimo to, że mamy to zabronione spuszczać głowę, ale to jest ciężkie. Najciężej będzie z tego się podnieść. Mamy mecz soboty z Jagiellonią, no i trzeba w końcu wygrać, bo my tego potrzebujemy. Za bardzo egoistycznie zachowałeś się, przynajmniej w dwóch sytuacjach? W pierwszej sytuacji Wania mi wychodził do sytuacji, gdybym tylko dziubnął troszeczkę w lewo, ja bym tam poleciał na bramkarza, a nie miałby do pustej bramki, ale to tak jak mówiłem, moja wina. W drugiej sytuacji za długo na lewą nogę wzlekałem. Jeszcze na pewno będę analizował tę sytuację. Bardzo tego żałuję, ogólnie chłopaków przepraszamy i tam... No wiadomo, powiedzą, że... Dla nas jest to marne pocieszenie, co z tego, że byliśmy drużyną lepszą, gdzieś tam na boisku sami to odczuwaliśmy po pierwszej połowie, powiedzieliśmy sobie, że nie ma co się podpalać, sytuacje same przyjdą i rzeczywiście w drugiej połowie też były sytuacje do tego, żeby bramkę zdobyć. Ja sam miałem po podaniu Piotrka Malarczyka dobrą okazję, bramkę się wybronił, no ale historia się powtarza, tak, i po raz kolejny błędy, które my popełniamy, no to no, nie przystoi ligowcowi. Taka jest prawda, no gdzieś dwa takie błędy szkolne, gdzie trener nas uczula i naprawdę szkoda mi całej drużyny, szkoda mi trenera, bo tak naprawdę, kurczę, zostawiliśmy kawał serducha, kawał zdrowia na tym boisku, a efekty są takie, że jedziemy do Kielc z humorami praktycznie takimi, że lepiej nie mówić. I tak naprawdę mamy 5 dni, żeby się pozbierać, gdzieś tam otrząsnąć tego wszystkiego, co się na tą chwilę dzieje w naszej drużynie, no bo nie ma co się oszukiwać. Wyniki są bardzo słabe i naprawdę trzeba się ogarnąć, bo sytuacja się nam komplikuje i teraz każdy następny mecz będzie meczem o 6 punktów. Zagrałeś na nietypowej dla Ciebie pozycji, bo zagrałeś w środku pomocy, chociaż w ŁKS-ie grywałeś już na tej pozycji, a dzisiaj Twoja gra mogła się podobać. Nie mi oceniam swoją grę. Trener mnie ustawił na 10. Powiem szczerze, że to był chyba pierwszy raz w moim życiu, że zagrałem na 10. No nie miałem z tym większego problemu, przestawiłem się szybko, tak naprawdę rozmawiałem z trenerem, wiedziałem, jakie mam założenia na to spotkanie, żeby grać dużo piłek do boku, nie komplikować sobie i kolegom życia, grać na dwa kontakty i tak właśnie starałem się grać i gdzieś tam te sytuacje były, doszedłem dwukrotnie do dobrej sytuacji strzeleckiej, no niestety nie udało się, nie zdobyłem bramki, a tak naprawdę jest to marne pocieszenie, że gdzieś tam biegałem i się starałem, bo przegraliśmy bardzo ważne spotkanie. Wydaje mi się, że taka sytuacja się może nie powtórzyć i nadarzyć, żeby grać na Łazienkowskiej, być lepszym i tego spotkania nie wygrać. No bo tak jak powiedziałem przed chwilą, no dwa szkolne błędy i po raz kolejny możemy sobie tylko pluć brodę i analizować, że było kolorowo, ale niestety się skończyło się czarnym scenariuszem. Bo ile jeszcze tą pierwszą bramkę gdzieś tam można wybaczyć mu się, bo się obciął, ale to się zdarza, ale przy takie jak druga bramka gdzieś z autu i taki błąd. Nie ma do kogo wrzucić. Zatrzymam tego. Ja wychodzę z czegoś z innego założenia, że po prostu ligowemu piłkarzowi nie przystoi takie robić proste błędy, bo ja uważam, że przez całe spotkanie Musa grał poprawnie, tak? Może nie grał rewelacyjnie, ale nie popełniał większych błędów i o to w tym wszystkim chodziło, żeby tak grać. A piłka, która leciała do niego, naprawdę była piłką ciężką. Ja sobie zdaję z tego sprawę, tylko nie można atakować w ten sposób piłki, bo to jest zabójstwo dla drużyny, no i tak właśnie się stało. Oczywiście później można było jeszcze to naprawić, bo to nie bezpośrednia bramka,
ale niestety już było za późno i no, to bardzo ważny gol gdzieś tam na 1-0, gdzie kontrolowaliśmy przebieg spotkania i gdzieś nas to troszkę podcięło. Znaczy nie ukrywam, że po bramce zebraliśmy się i jeszcze próbowaliśmy odmienić losy spotkania. Nie udało się po raz kolejny i no, co można by takim meczu powiedzieć, dużo szałów, dużo sytuacji, a wynik jest dla nas fatalny. Na pierwszą połowę myślę, że mogliśmy spokojnie tam 2-0 już prowadzić, bo Legia nie miała takich klarownych sytuacji. No natomiast niestety skuteczność jest jaka jest i to dzisiaj zweryfikowało. No, dwa głupie znowu błędy w tyłach i no niestety przegrywamy ten mecz. Ta bramka zdobyta przez Legię w 63 minucie przez Orlando Sa, to był pierwszy celny strzał legionistów na waszą bramkę. No dokładnie, dlatego mówię, że ten mecz mógł całkiem inaczej się potoczyć, jakbyśmy strzeli te pierwsze dwie bramki w pierwszej połowie. I co powiedzieć, no drugi powiedział, że myślę, że troszeczkę słabi. Zaraz się kończy, wracamy znowu bez punktów. Szósta kolejka, korona bez zwycięstwa, tak fatalnego początku rozgrywek w Ekstraklasie, jeszcze żółto-czerwoni nie mieli. Może i nie mieli, no ale jesteśmy w takiej sytuacji, a nie innej i trzeba się z tej sytuacji podnieść. No, jeżeli będziemy dalej ciężko trenować, myślę, że w końcu przyjdą te efekty.